Cześć widzowie, drugi raz dzisiejszego dnia. Słuchajcie, łatam tu powoli te dziury wszystkie. Cały dzień leje, no wszystko jest mokre, leje non stop. Z małymi przerwami. No jak była właśnie mała przerwa, to pojechałem sobie na zakupy. Kupiłem, gdzie to jest? A, tu. Farbę epoksydową, dwuskładnikową, taką jak się maluje, niby statki. Dokupiłem, bo po prostu jeszcze muszę podłogę malować, ale nie z wierzchu. Z wierzchu to jeszcze mam, bo tu mi zostało w tej puszce, ale od spodu. Kupiłem też farbę podkładową, tlenkową, którą zamierzam pomalować później całą podłogę. Najpierw dam, oczywiście tutaj gdzie jest spawane, najpierw dam epoksyd, to wyschnie i dam na to tą podkładówkę na całość podłogi. Plus kupiłem sobie dwa przewody po 4 metry, 6 mm kwadrat do przetwornicy oraz, no wyłaź mi tu, takie złączki, wysypiemy, o, takie złączki miedziane do przewodów, żeby podłączyć pod akumulator. To schowam, żeby nie pogubić. I teraz tak, dziś mam zamiar to skończyć. Jeśli chodzi o spawanie, chcę to później wszystko wyczyścić, wyzmiatać, wyczyścić, pomalować. I kupiłem jeszcze coś. O, tutaj popatrzcie sobie. Takie oto oponki nowe. To są opony wielosezonowe, bo na takich mi zależało. W Peugeotiku też mam wielosezonowe, chociaż mam komplet nowych, zupełnie letnich, ale nie będę jeździł co pół roku i płacił kupę kasy za to, że ktoś mi zmieni. To jest jakaś kompletna bzdura, tym bardziej, że na 22 auta, które w życiu miałem, w większości miałem wielosezonówki i się bardzo dobrze spisują. I słuchajcie, o, tu jest ta opona, która przeszła przegląd. Ona przeszła, bo tu jest jeszcze, no może tego nie widać, ale tu jest dobre, ja wiem, około 5 mm bieżnika, a dla busów jest wymagane jedynie 3, ale wymienię te opony, choćbym mógł jeszcze spokojnie rok czasu pojeździć, wymienię te opony na taki bieżnik z tego tytułu, że nie chcę, żeby mnie spotkała znowu sytuacja, jak pojechałem na spotkanie z naszymi widzami, moimi i Marcel Bike na pole biwakowe Pstrąg, gdzie się zakopałem straszliwie. Pieprzyłem się, patrzcie, po sam zderzak zakopałem się konkretnie. Ani do przodu, o, ani do przodu, ani do tyłu. Jestem w poprzek drogi. Tu jakbym zjechał, to już bym w ogóle nie podjechał. Widać, że ktoś też się też kopał. A z tego względu, że takie opony, one się nadają na szosę. Ale na pewno się nie nadają na taką, można powiedzieć, bardziej offroadową jazdę. A te moje auto chcę zrobić właśnie do takich celów. Nie offroadowych, żeby tam szaleć, ale to ma być auto wyprawowe. To nie ma być samochód, który ma tłuc kilometry gdzieś po jakichś autostradach, drogach ekspresowych. Ja jeżdżę i tak z reguły powoli, w granicach 80-90 km na godzinę. Te opony, wrzucę wam tutaj taki screen, gdzie pokazany jest indeks prędkości i indeks obciążenia. W każdym razie indeks prędkości jest do 180 km. Ja w życiu, nawet choćbym chciał, to tym autem nie osiągnę takiej prędkości, bo maksymalnie jaką osiągnąłem prędkość, to jest 120 km na godzinę. Ale zależało właśnie mi na takim bieżniku, gdyż to ma być auto wyprawowe. Nie tłuc kilometry, tylko to ma być auto, abym mógł wjechać w ciężki teren. Docelowo chcę sobie kupić jeszcze nie wyciągarkę, tylko taki po prostu, jak to nazwać, no może i wyciągarka. Ale taka, wiecie, taka moja, twoja, z linką stalową. Chcę sobie kupić trapy, które będą prawdopodobnie umieszczone w tym miejscu. Trapy takie, wiecie, jakbym się zakopał. A następna sprawa, że
mój samochód będzie pomalowany i tak ucharakteryzowany, można powiedzieć, na taki wojskowy styl. Słuchajcie, tu próbowałem takich eksperymentów różnych, bo nie chcę, żeby zaraz ktoś tam mówił, że o, mu pomalował auto jak Odyn, bo już się spotkałem z takimi opiniami i to jest taka próba, nie wiem jak to wyjdzie i nie wiem, czy faktycznie to zastosuję, ale to jest, no to jest Raptor, ale taki po prostu, no można powiedzieć, kamuflaż. A czy zrobię tak, czy inaczej, to nie wiem. O, tu jest tak pod zderzakiem tak samo. Zobaczcie, ile wody się nalało na te wykładziny. Czekałem na podpowiedź. W poprzednim filmie pytałem, co zrobić z tą podłogą. No niestety nikt się nie odzywa, nikt nie chce mi pomóc. Będę skazany sam na siebie. No, nie pierwszy raz w życiu. W każdym razie, popatrzcie, jaka tu jest kurna kostka. Wedle palca. O, czekajcie, nie, ta wam pokażę wedle. O, tak, palca, paznokcia. O, taka kostka, kurczę, no dobre 15 mm. Co przemówiło za tym, żeby te opony kupić, to jest właśnie to, że zobaczcie, tutaj znaczy, gdzie to jest M plus S. Czyli to są opony wielosezonowe. Nigdy w życiu już nie kupię zimówek, nigdy w życiu już nie kupię letnich. Tylko wielosezonowe, bo to jest bzdura zmieniać co pół roku te opony, płacić. A jakie zimy u nas mamy, to wszyscy wiedzą praktycznie. O! Będziesz w telewizji. Nie chcę być w telewizji. Jak nie chcesz? Nie, nie, że nie chcesz, tylko musisz, no. Proszę bardzo. O, i patrzcie, to jest tak zwana korupcja. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. To drugie za to, że cię w telewizji umieszczę. Nigdzie mi nie umieszczę i kurwa, bo cię zaraz tutaj upierdzielę. Spawaj. No. No, nie ma za co. Nie chciał, aby go... Co? Będziesz sławny! Mówi, będziesz szczerbatego dziadka pokazywał. Ja też jestem dziadek i szczerbaty. No może nie dziadek taki, jak to się mówi, dziadek, bo dziadek. No, dziadek wiekowo, bo wnuków jeszcze nie mam. A ja go złośliwie umieszczę, kurczę, na kanale. Niech się ze mną sądzi. No i dobra. To w kwestii opon. To zabieramy do garażu. No i co? Bierzemy się z powrotem za spawanie. A jak już pospawam, posprzątam i zacznę malować, to znowu włączę się na wizję. Więc zapraszam, bo będzie się działo.